Miałam taką nadzieję, że będzie złoty, ale nic nie jest powiedziane. Bieg mógł się różnie rozegrać, ale wyszło bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona. Zaczęłyśmy dość wolno, bo 300 płaska była bardzo wolno, powinna być szybciej, ale biegłam cały czas przy wewnętrznej krawędzi. Dla mnie było bardzo dobre to miejsce i bieg wyszedł całkiem dobrze. Duże osiągnięcie i na pewno duża motywacja do dalszego działania, do dalszych treningów. Wielka motywacja naprawdę. Ponieważ dopiero weszłam w kategorię, gdzie przeszkody można biegać i od początku sezonu już zaczynałam trenować z myślą o przeszkodach. I to był mój plan na ten sezon, żeby biegać te przeszkody. To było dość ciekawe, bo najpierw trenowałam łyżwiarstwo figurowe przez 10 lat i właśnie tam poznałam swoją miłość do biegania. I teraz stanęłam na bieganie, trenuję bieganie w klubie Płomień Sosnowiec pod okiem trenera Paszty, Wiesława Paszty. Bardzo dobrze nam się razem współpracuje i mam nadzieję, że dalej będzie tak dobrze, jak jest. W przyszłym roku chciałabym pojechać na Mistrzostwa Europy U18 do Włoch i to będzie mój taki cel na przyszły sezon głównie.